Do zdarzenia doszło blisko 3 lata temu nieopodal Kalisza. Sprawcy porwali Bartosza F. spod jego domu w Ostrzeszowie i wywieźli do pobliskiego lasu. Tam torturowali porwanego mężczyznę, domagając się wskazania miejsca, w którym kolega porwanego miał ukryć 5 milionów złotych. Pieniądze należały do adwokata Michała D., który w tym czasie przebywał w areszcie. Zdaniem śledczych, mecenas miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą. I stąd jego zatrzymanie. Ostatecznie porywacze dopięli swego i ukradli pieniądze należące do adwokata. Policja z Kalisza zatrzymała podejrzanych. Postanowiono stosować w dalszym ciągu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec ośmiu oskarżonych do dnia 13 czerwca. Jak wynika z aktu oskarżenia, mężczyźni będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wzięcie zakładnika, rozbój i podżeganie do zabójstwa. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Paweł Głuszyński, pół dnia!